Dziś zapraszam do Galerii Bałtyckiej przy Centrum Kultury 105, gdzie do 4 kwietnia czynna jest wystawa prac szczecińskiej plastyczki Aleksandry Gizges-Daleckiej. Będzie też relacja z występu ukraińskiej grupy Szpylasti Kobzari. Z pierwszego zawodu inżynier materiałowy, z drugiego animator kultury, z trzeciego plastyk specjalizujący się w tkaninie artystycznej. Aleksandra Gizges-Dalecka jest także organizatorką koncertów, scenografką, scenarzystką i reżyserem. Swoje prace wystawiała w rozmaitych galeriach Polski, między innymi podczas Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego w Krakowie i Dniach Kultury Szwedzkiej w Oleśnicy. Wcześniej byłam uczestnikiem zbiorowej wystawy Fala. Praca się spodobała, była jak gdyby troszeczkę odbiegała od kanonu, ponieważ zajmuję się tkaniną unikatową, a to jest dość trudne i rzadkie medium. Zostałam zaproszona, żeby pokazać coś więcej, żeby szerzej rozwinąć to swoje medium jak gdyby w różnych aspektach. Stąd wystawa. A jak trafiła Pani na Falę? Bo Fala też specyficzna jest pod tym względem, że właściwie są tutaj znajomi znajomych. Koszalińscy plastycy zapraszają swoich znajomych z Polski. Zostałam zaproszona, ponieważ grona artystów szczecińskich raczej oscyluje wokół malarstwa. Ja ze względu na to, że tkaniny unikatowej w Szczecinie nie ma jako takiej, poprzez znajomych artystów zostałam zaproszona, żeby coś pokazać szerzej, bo medium tkaninowe jest w swojej niszy specyficznej, może troszkę węższej i warto wyjść z nią też gdzieś dalej pokazać, bo to jest ciekawe medium, ponieważ praktycznie można z nią zrobić wszystko. Lubimy tkaninę z różnych względów. Ona przyobleka, interesuje się również modą, interesuje się projektowaniem. To, co pokazuję w tej chwili na wystawie w Koszalinie, to jest tylko maleńki fragment tego, czym się zajmuję na co dzień. To ewoluowało w jakiś sposób. To, co widzimy, to jest forma ukazania tkaniny 3D. Ale pomysły były od początku związane z kreacją, projektowaniem, z ubieraniem modelek, więc to wszystko się gdzieś łączy. Nic się nie da zrobić z tkaniną, jeśli nie ma warsztatu. Jeśli nie ma tej bazy rzemieślniczej, że się tak wyrażę, jeśli nie nauczymy się przekładania oczek, to będzie ciężko. Bo każdą fakturę, każdą formę, każdy wzór ma swój system, którego jeśli się nie opanuje, to nie przejdziemy dalej, nie przekroczymy jakiegoś progu. Są to naprawdę lata nauki, tego się nie da nauczyć w 5 minut. I doskonalenie tego. Im dłużej się to doskonali, tym ciekawsze, fajniejsze formy powstają. To jest wszystko moja technika splotu, to jest wszystko metoda prób i błędów, bo zamierzenie jest jedno, a często wychodzi zupełnie co innego. Często to jest kwestia przypadku, nici, formy, nastroju, pomysłu. Jest multum różnych czynników. Jest też to kwestia, że coś się chce przekazać w medium, które jest bardzo plastyczne. I często wychodzi tak, jak wychodzi, ale nie ukrywam, że ja jestem zawsze zadowolona nawet z efektu, który jest przypadkowy, niezamierzony, bo on też buduje jakieś nowe możliwości na przyszłość. Warunki galerii pozwalały mi na pokazanie tyle, żeby nie przytłoczyć widza. Wszystkiego po trochu, ale żeby zamknąć to w jakąś całość, skupiłyśmy się na fakturze, formie i na kolorze, żeby nie było chaosu, bo też widz musi mieć jakąś szansę oddechu. Oglądając wystawę, on musi się też zastanowić po co, jak. Fajnie jest, jak po prostu sam kojarzy z czym. Nie narzucajmy widzom, jak mają odbierać. Fajnie jest, jak widz przychodzi, ogląda sztukę, podoba się, nie podoba, czuje, nie czuje.
Zespołu bandurzystów Szpylasty Kobzar jest z okazji rocznicy śmierci urodzin Tarasa Grygorowicza Szewczenki. Taras Szewczenko jest wieszczem Ukrainy, porównywalnym jak dla kultury polskiej z osobą Juliusza Słowackiego, tudzież Mickiewicza. To poeta, który w czasach, kiedy Ukraina nie miała swojej państwowości, mieszkańcy Ukrainy odwoływali się do jego poezji. On w sposób bardzo istotny, w sposób trwały, odwoływał się do historii Ukrainy i mieszkańcy dzisiejszej Ukrainy odwołują się do jego poezji, do jego twórczości, bowiem on w sposób jakby naturalny w tamtych czasach wskrzeszał ideę powstania państwa ukraińskiego, wskrzeszał ideę czasów dobrych dla mieszkańców Ukrainy. Jak to jest baba? Kto? Kto? Chłopcy, tychże. Baba? Tychże. Znowu też coś z tego wyszło. Така ідея, щоб продемонструвати молоді, що бандура – це цікавий, сучасний, стильний інструмент. Відповідно до цього ми хотіли заохотити молодь саме тим, що кожен представник різних субкультур може так само грати на бандурі, як і грають на гітарі, на фортепіано. От і тому у нас кожен учасник представляв хтось рок-культуру альтернативну, хтось був панком, хтось металістом, хтось був шанувальником клубної музики танцювальної, хтось був представником класики. Ukraśnie, wędrówka, nie ma pienia, od nas kuka, od zadań szkoła.
spóźnił. Życzę nam z tej kraty. Niech Bóg miłuje się z tej kraty. Слухай. Презентуємо її цікаво, незвично, неформатно і в електронній музиці, і в класичній, і в танцювальній, і в авторській. Міксуємо народні пісні світовими хітами, ретро-хітами, граємо кавери. От, щодо того, чи грають ще хлопці, у нас учасники працюють в різних проєктах, і сольно виступають, і в інших гуртах, але в основному ми от працюємо саме в проєкті «Бандура Стайл». Співаємо, граємо, виступаємо з бандурою в Україні і за кордоном. От сьогодні приїхали до вас. Дожидають кари.